Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z propozycją makijażu na jesień, ale nie tylko na jesień. Każda oczywiście pora i okazja jest dobra, żeby nosić piękny makijaż. Jeżeli spodobał Wam się to, jak wyglądam, to zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Słuchajcie, zaczęłam od naniesienia na swoją twarz właściwie rozświetlacza, ale ja to potraktowałam jak po prostu bazę rozświetlającą. To jest rozświetlacz z Inglota i to jest ta złota wersja 65 numer. Teraz przejdę do nałożenia podkładu na swoją twarz. Podkład, jaki dzisiaj użyję, będzie to MAC Studio Fix Fluid kolorek NC20 i gąbka. Makijaż twarzy jest na chwilę obecną skończony, pozostanie mi później tylko wykonturowanie twarzy, brwi też. Dla mnie, słuchajcie, lubię ogólnie najpierw robić makijaż twarzy, bo przede wszystkim zależy mi też na makijażu brwi, jeżeli będę robiła makijaż oka. Teraz tak, na powieki naniosę bazę w postaci po prostu korektora i jest to dla mnie naprawdę najlepsza baza. Całość zagruntuję jasnym, matowym cieniem. Ok, możemy przejść teraz, słuchajcie, do makijażu oka. W dużej mierze będę używała tutaj cieni z Inglota, ale żebyście mogły Wy też lepiej wszystko zobaczyć, przybliżmy się. Słuchajcie, swój makijaż chciałabym rozpocząć od dość nietypowego, jak dla mnie, koloru. Będzie to taki bardzo żywy, żółty kolor i takim właśnie bardzo pufiastym pędzelkiem będę właśnie delikatnie wprowadzała go w załamanie swojej powieki. Ten cień to jest, słuchajcie, paleta BH Cosmetics. Paleta nazywa się BH Malibu. Przejdę teraz do takiego pięknego ceglastego kolorka z Inglota, to jest 281 i właśnie ten cień nałożymy tutaj w wewnętrzny i zewnętrzny kącik.
powracam do pędzla z żółtym cieniem i rozblendowuję właśnie tym pędzlem. Następnie przechodzę teraz, biorę taki pencil brush i tutaj mamy, to jest Nancy Tapered Crease i teraz będę używała kolejnego cienia z Indiota. Nosić go będę w wewnętrzny kącik, wręcz go dociskam. Ok, i teraz, żeby pogłębić, słuchajcie, jeszcze cały ten makijaż i to załamanie, użyję teraz takiego bardzo pięknego koloru. W ogóle ten makijaż jest taki bardzo, bardzo w moich kolorach. I tutaj mamy kolejny cień z Inglota, tym razem numerek 282. Tym razem użyję pędzelka takiego długiego, bardziej precyzyjnego i to jest Inglot 10S. I go nakładam tutaj dokładnie. Samo załamanie. Na centralną część powieki chciałabym nałożyć coś takiego złotego. Przejdę, słuchajcie, do tego cienia z palety Zoewy, tutaj to się nazywa Almost Burnt. Taki oto złoty kolor. I jego będę najpierw na sucho, zobaczę jak będzie się sprawdzał. Najpierw na sucho własnym syntetycznym pędzlem nałożę go na centralną część powieki. Przyszedł czas na eyeliner, w tym przypadku będzie to żelowy liner od Inglota.
kiedy narysowałam już swoją kreskę, przykleiłam również rzęsy. Tutaj przy masce wytuszowałam sobie górne rzęsy i trochę się tutaj maznęłam, także nie zwracajcie na to absolutnie uwagi. Kiedy to wyschnie, oczywiście to zmienię. Możemy przejść teraz, słuchajcie, do mojej dolnej powieki i zaczniemy generalnie w ten sposób, w jaki zaczynaliśmy u góry, czyli zacznę najpierw od tego żółtego cienia i jego naniosę najniżej. Następnie przechodzę do tego kolorku i nakładam go już bliżej na rzęs. Następnie wezmę ten cień i naniosę go już przy samej linii rzęs dolnych. Przejdziemy do rozświetlenia i ja w tym przypadku użyję rozświetlacza Mary Luminizer. Użyję Hoola by Benefit. Jako róż użyję tego pięknego koralowego cienia, również z Inglota. A jako rozświetlacz również Mary Luminizer. Na usta dzisiaj nałożę zestaw od Lovely Kai Lips, czyli ta konturówka i pomadka. Ja mam numerek chyba Natural Beauty. Tak, Natural Beauty. Całość spsikam mgiełką. Thank you.
wykończony już makijaż. Mam nadzieję, że przypadł on Wam do gustu. Dla mnie jest to bardzo taki typowo jesienno-dniowy, nawet coś takiego, pumpkin spice właśnie makijaż. Mam nadzieję, że Was też do czegoś zainspirowałam. Gdzieś będziecie mogły wykorzystać właśnie ten makijaż. Jeśli ktoś lubi się malować, to nie potrzebuje zbyt wielu okazji do tego, żeby wykorzystać ten właśnie makijaż. To tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli chciałybyście, żebym nagrała więcej jesiennych makijaży, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Będzie to znaczyło, że po prostu makijaż przypadł Wam do gustu i że chcecie więcej. A ja powiem Wam szczerze, że wiecie, że jeżeli chodzi o kolory, to ta pora roku jest moją ulubioną, dlatego mam jeszcze kilka pomysłów w zanadrzu. Do zobaczenia. Trzymajcie się.